Ira był sumiennym uczniem, lubiącym jak jego matka Rosa literaturę i wykazywał talent literacki. Za zasługi w nauce rodzice postanowili Airze kupić fortepian. Kiedy fortepian stanął w środku salonu, ku zdumieniu rodziców to nie Aira zasiadł do instrumentu, lecz 12-letni George. I tak się zaczęło. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to tutaj jest casting? Tak, tak, tutaj. A gdzie jest scena? A tutaj. Oj, przepraszam. Oj, przepraszam. Mój wymarzony, szansę mi daj. O, szansę mi daj. Już dziś. Posłuchaj, jestem samotna, jak w lesie miś. Więc szansę mi naprzeciw wyjdę mu, poproszę tylko.